znajdujemy się w Urzędzie Miasta i Gminy Andrychów i z nami kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, Szymon Wnęczak. Wnęczak, nie Wnętrzak. Tak jest. Panie Szymonie, co z tym stawem andeckiego? Kiedy budowa się zakończy, kiedy mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nowego obiektu? Inwestycja trwa, składa się z dwóch elementów, ze stawu andeckiego, jak również z rozbudowy ścieżek pieszo-rowerowych na Pańskiej Górze. Temat stawu w tym momencie jest już realizowany, wykonywane są groble, wykonywane są palowania pod przyszłe podesty spacerowe. Planowane zakończenie zakresu stawu byłoby, myślę, w przyszłym roku między kwietniem a czerwcem. Tak przynajmniej w tym momencie jest to szacowane. Jeżeli chodzi o ten pozostały zakres Pańskiej Góry, do października przyszłego roku. A jak ten staw będzie napełniany finalnie wodą? Z racji tego, że staw ma urządzenia właśnie do zasilania, jak również do zrzutu, z przyległego cieku wodnego jest planowane zasilanie i ewentualne zrzuty wód.